Witajcie kochani. Jaką gitarę klasyczną kupić na początek? Postaram się powiedzieć to jak najkrócej. Ale i tak niestety muszę rozdzielić to na dwa warianty. Załóżmy, że jesteś osobą, która chce kupić gitarę klasyczną i jeszcze jesteś powiedzmy w szkole, w liceum, w podstawówce. Gdzieś tam i po prostu mówisz z rodzicami, rozmawiasz, że chciałbyś gitarę klasyczną, i zwykle sytuacja wygląda następująco. Mamo, a ja bym chciał, wiesz co, ja bym chciał kupić gitarę elektryczną, ja bym chciał grać rocka i takie rzeczy, nie? I chciałbym kupić gitarę. A co nam potrzeba, synek? No, gitara, wzmacniacz, a ile to kosztuje? No, nie wiem, no, patrzyłem różno, no powiedzmy. No różne są ceny takie. Powiedzmy tam podaje jakąś kwotę. Różne są ceny. Nie, nie synek. Nie synku, nie będziemy kupować gitary. Kupimy najpierw zwykłą, klasyczną gitarę. No to jest ta dużo tańsza. Zacznij od klasycznej, bo klasyczna to tak brzmi trochę. Klasyczna, czyli pierwsza? Nie wiem, tak niektórzy uważają. Dobra, czyli. No dobra, no to skoro tak uważasz, no to kupimy, to kupię zwykłą klasyczną, okej. Druga teraz sytuacja osoby już dorosłej, która chce zacząć grać na klasycznej i ktoś ze znajomych doradza, wiesz co, chce grać na elektrycznej, przepraszam, chce grać na elektrycznej i znajomy doradza, mówi, wiesz co, ale może zacznij jednak faktycznie od klasycznej, bo na klasycznej to się tak dużo łatwiej gra. Nomen omen, nie wiem, czemu tak ludzie uważają, że się dużo lepiej gra. Więc właściwie, no ale ja chcę grać rocka, to ja nie wiem, czy nie wezmę od razu elektrycznej. No nie wiem, ale mi się wydaje, że najlepiej byłoby klasyczną. Aha, no to dobra, no to może skoro tak mówisz. I tu jest właśnie, teraz mamy gościówek, który chce grać rockowe rzeczy, czyli na elektrycznej gitarze, ale w jaki sposób zostaje zmuszony czy zasugerowany, żeby kupić gitarę klasyczną. I teraz jesteśmy taką osobą, która chce sobie to kupić. I ja bym z jednej strony tak chętnie doradził, żeby kupić gitarę możliwie jak najlepszą. Czyli no oczywiście nie świrujmy za 5000 kupić gitarę klasyczną, ale na przykład kupić gitarę klasyczną, na przykład Yamaha C30 na Allegro. Yamaha C30 najtaniej bodajże jest chyba sprzedawana za 479 bodajże. 479, gitara klasyczna Yamaha C30. Model C40 kosztuje jakieś 700 zł. To są gitary, które po prostu z czystym sumieniem mogę każdemu polecić do kupienia. Naprawdę, to jest doskonały wybór. Tylko też można powiedzieć, najtańsze gitary, które patrzyłem, znalazłem na Allegro, to są gitary. Oczywiście mówimy o rozmiar gitary. Jeżeli sobie wejdziemy w kategorię gitarową, jeżeli wejdziemy w kategorię, ja to muszę Wam pokazać, bo żeby to było wszystko jasne. Jeżeli wchodzimy w kategorię gitarową, bierzemy gitary tylko nowe, sortujemy od ceny najniższej, to w tych cenach najniższych, zaraz jeszcze muszę jeden filtr usunąć. To w tych cenach najniższych pokazują się gitary już w przedziale od najtańsze, powiedzmy 150 zł są. Jak jestem w promowanych, to są no najtańsze za 150, teraz minę promowane, to najtańsza gitara, już tylko to szybciutko przewinę. Najtańsza gitara jest gdzieś około 190 zł, najtańsza gitara. Bardzo istotne jest to, żeby to była gitara 4/4, tak jak tutaj na przykład mam napisane, ta firma napisała. Nie chcę pokazywać, co to, nie chcę pokazywać, reklamować bez sensu. Ta firma napisała gitara klasyczna 4/4. Gitara klasyczna akustyczna. No, nie ma gitary klasycznej akustycznej, umówmy się. To jest tylko wabik na klienta, żeby damy akustyczna, klasyczna. Wtedy więcej osób wyszukując daną frazę przyjdzie. Jednak ważne jest, żeby były 4/4, ponieważ to jest rozmiar pełnowymiarowej gitary, czyli taki na przykład jak ja teraz trzymam w dłoni.
Natomiast 3 czwarte to jest gitara mniejsza, 2 czwarte jeszcze mniejsza, 1 czwarta jeszcze mniejsza. Jeżeli masz powiedzmy 10, poniżej 10 lat i chcesz grać na gitarze klasycznej, to prawdopodobnie możesz potrzebować, jeżeli masz poniżej 10 lat, możesz prawdopodobnie potrzebować gitary mniejszej trochę. Jednak większość osób, które już powiedzmy od 10 lat wzwyż, to nie ma zupełnie żadnej potrzeby, żeby grali na gitarze o mniejszym rozmiarze. Jedna rzecz jest taka, że po prostu to ona źle brzmi. Ona brzmi tak jak taka zabawka troszeczkę. Mimo że to jest gitara, dobra gitara, ale trochę brzmi jak zabawka, ponieważ pudło jest po prostu też mniejsze. I troszeczkę ten dźwięk jest taki, nie taki jak trzeba. Aczkolwiek też brzmi, też można grać, no nie? Więc najtańsza gitara, jaką tutaj znalazłem, a nie wiem, czy tutaj nie powiem od razu modelu. Ja w tym momencie zapomniałem, jaki to była. Tu była akurat gitara klasyczna, niemiecka jakość, tylko tyle napisane było. Więc właściwie można powiedzieć, nie wiadomo co to jest. Nie wiadomo, nie wiadomo, naprawdę nie wiadomo. Mam na przykład tutaj za 190, za 100, bo gdzieś za 190, też wam pokażę, żeby chociaż to napomknąć. 194 bodajże. Startone. O, nawet pokażę takie. 194 Startone. Korpus z lipy. Płyta wierzchnia. Nie wiem, jak to było. Już, bo to teraz oczywiście. Już nie, umysł nie ten, pamięć nie ta. Korpus z lipy. Szyjka z NATO, postrunica klonowa, czyli generalnie lite drewno w porządku, w pożądalu, bardzo, bardzo dobrze. I to jest gitara za 194 zł. Powiedzmy, pokrowiec może kosztować ze stówkę, żeby była taka pianka, chociaż 10 mm pianka, żeby była, to stówkę pokrowiec. Można zwykły taki pokrowiec kupić, taki zwykły worek. Kosztuje pewnie za 30 zł, więc mamy, można powiedzieć, gitarę pierwszą za 190 zł. I ja teraz bym radził zarówno tej osobie, która. No tak, bo ja powiedziałem o dwóch osobach. Jedna osoba, która jest zmuszona przez rodziców, druga osoba, powiedzmy, zasugerowana przez znajomych, a jest jeszcze trzecia osoba, która po prostu chce grać na gitarze klasycznej. Ja nie chcę żadnych przesterów, żadnych, kurde, wzmacniaczy, żadnych gitar elektrycznych, po prostu chcę na klasycznej. I wszystkim tym trzem osobom bym powiedział, że bardzo dobry byłby wybór, gdyby na początek faktycznie wziąć gitarę taką, jak tutaj pokazałem, czyli tej firmy Startone CG. 851. Gitara za 194 zł i na początku dla wszystkich tych trzech grup byłaby jak najbardziej sprawdzona i jak najbardziej, można powiedzieć, odpowiednia, bo jeżeli ktoś chce grać nawet już powiedzmy rasowo na klasycznej, to dobrze zacząć od takiej. Nauczysz się grać akordy, podstawowe jakieś pasaże, jakieś skale, podstawowe jakieś piosenki, to wtedy pomyśl o gitarze lepszej typu właśnie na przykład Yamaha C30 czy Yamaha C40, to już jest naprawdę bardzo dobry wybór. Oczywiście mamy też gitary, chodźcie tutaj kochane. Mamy też gitary, które są naprawdę bajecznie drogie. Na przykład tutaj mam gitarę klasyczną Alhambra 11P, no to kosztuje 10 tysięcy, prawda? 10 tysięcy za gitarę, która właściwie tak na pierwszy rzut oka tutaj na tym zdjęciu naprawdę nie wygląda jakoś rewelacyjnie. Gitara lutnicza na przykład, klasyczna, lutnik Rafał Turkowiak, to naprawdę to jest sprzęt po prostu, już od samego patrzenia to po prostu to się coś w głowie dzieje po prostu, że jest niesamowita. Nie wiem, niestety nie miałem okazji zagrać na gitarach tego pana. Może kiedyś będę miał okazję. Przewinę jeszcze jakieś zdjęcia. No, wygląda troszeczkę tak niekonwencjonalnie, trzeba przyznać, ale brzmieć. Zresztą tutaj inny model, bo mam widocznie inna opcja. Ale trzeba przyznać, że gitara naprawdę wygląda fajnie. No tak, ale nie kupujemy gitary tylko dla wyglądu, prawda? To umówmy się, bierzemy gitarę po to, żeby grać, więc nawet gitara za 190 zł, jeżeli będzie dość kiepskawo brzmiała, to po prostu trudno. No,
od czegoś zacznijmy, więc nie świrujmy, a jeżeli ktoś faktycznie chce się szarpnąć na lepszą, to 500 zł, tak jak ta Yamaha C30, to jest wystarczająco też, wystarczająca kwota. Nie świrujmy, nie musimy od razu 1500 dodawać, bo na przykład gitara droższa charakteryzuje się tym, że tutaj ma cut away'a, czyli ma tutaj ma wycięcie po to, żeby do tych progów lepiej się dostawać. Oczywiście w utworach klasycznych tutaj się często, powiedzmy, porusza, ale jeżeli my gramy standardowe tutaj, mówią o mnie w mieście, takie utwory, to tutaj zupełnie nie ma sensu zupełnie, żeby tutaj pchać łapy w to miejsce, a zapłacimy, no przynajmniej powiedzmy z 3-4 stówy więcej za samego cutawaya tutaj. Więc jeszcze raz tylko krótko podsumowując. Niezależnie czy chcesz grać na elektrycznej, czy chcesz zostać tu przy klasycznej, warto zacząć od gitary. Wariant pierwszy, od gitary, która nawet tutaj na Allegro była za 190 zł, ta firma Startone. Ja myślę, że byłaby całkiem warta polecenia, nawet już kciuk w górę trzymam. Druga wersja, jeżeli chcesz troszeczkę więcej pieniędzy wydać, to też nie szalejmy w jakieś niebotyczne kwoty typu 1500, to można Yamaha C30 kupić za niecałe 500 zł, albo C40 za około 800, 700, nie pamiętam dokładnie, jakie tam były warianty, chyba goła gitara była za 780 bodajże. I wtedy grać, ale nawet ta najtańsza, nawet po prostu bierzcie najtańszą, później się kupi, tamto się sprzeda najtańszą, kupimy za 190, sprzedamy za 100 i wiele nie stracimy, prawda? Także dobra, myślę, że to byłoby tyle. Jeżeli coś jakieś macie jeszcze uwagi, powiedzmy, nie wiem, cokolwiek, co można byłoby zasugerować, piszcie w komentarzach, zasubskrybujcie kanał, też bardzo serdecznie zapraszam, no i też możecie zostać patronami kanału Rockday na stronie patronite.pl. W opisie będzie link do tego, do mojej strony na Patronite. Tam jeszcze nikogo niestety jeszcze nie ma, ale myślę, że pojawią się jacyś kochani ziomeczkowie, którzy oczywiście będąc patronem mają też bonusy, które tam są dokładnie wszystko opisane. Także dzięki za uwagę, do zobaczenia kochani.